Sądzi, jak pan sądzi, jak pan myśli, to będzie koniec? Jakiego rozstrzygnięcia sprawy się pan spodziewa? Generalnie jest to drugie spotkanie, z tym, że już wiem, że to będzie ostatnie spotkanie, bo jest wysłuchanie stron. No nie ukrywam, że liczymy na to, że sąd potwierdzi, że racja jest po naszej stronie, że wypowiedzenie było bezzasadne i bez żadnego uzasadnienia tak naprawdę formalnego. I jakby czekamy na takie rozstrzygnięcie. A jak będzie nie po waszej stronie? No jeżeli będzie nie po naszej stronie, że się okaże, że klub, który funkcjonuje tam od 70 lat, nie ma tam funkcjonować, no to będziemy szukali innych rozwiązań, się albo gdzieś przeniesiemy. No ale tak naprawdę też będziemy starali się odwołać od tej decyzji. Wówczas jakby też wzruszymy dokumenty od samego początku powstania klubu, jak to było budowane, że rękoma członków klubu i jakby decyzje w tym zakresie, te, które są podejmowane przez prezydenta, są po prostu niezrozumiałe. Tak naprawdę zgodnie z wypowiedziami, które mam wysłuchało miasto, jeśli od 1 sierpnia 2019 opuścić, jakby przestać użytkować te obiekty. Rozumiem, że cały czas je użytkujecie, bo nikt się nie pakował, nikt z tych obiektów nie wychodzi, prawda? Tak, oczywiście i wypowiedzenie było lakoniczne, zresztą antydatowane, tam 2 tygodnie wcześniejsza data była, nie wskazywało żadnych przyczyn wypowiedzenia, tylko po prostu, że się nam wypowiada umowę. W związku z tym z tego tytułu uważamy, że jest bezprawne wypowiedzenie, bo umowa nie przewidywała takiego trybu. Od tego czasu użytkujemy cały czas obiekt, jesteśmy traktowani przez miasto jako użytkownik, płacimy podatki z tego tytułu, korespondencja też to potwierdza, w związku z tym uważamy, że umowa cały czas jest ważna. Inne kluby wpuszczacie na swoje obiekty, dajecie możliwość korzystania z tego obiektu? Tak, oczywiście, no, wiele klubów do nas się zwraca, oczywiście w miarę możliwości, bo mamy bardzo dużo dzieci i młodzieży, które trenuje i dostosowując do harmonogramu są tam różne inne rozgrywki, jakieś treningi, jakieś takie rezerwowe zajęcia, które inne kluby czy podmioty nawet chcą skorzystać. Zresztą samo miasto korzystało, bo mieliśmy podpisaną umowę na zorganizowanie koncertu z teatrem i Morif również miał umowę na wystawę psów, którą wcześniej organizował klub, a teraz przejął to Morif. W związku z tym inne kluby również, wszystkie dyscypliny i rugbyści, i kolarze, i tak naprawdę sporty walki, jeżeli tylko mają taką potrzebę, mogą do nas się zwrócić, wtedy nie ma problemu, żeby uzgodnić taki sam. Okej. Teraz tak, był wniosek o przesłuchanie jeszcze pana Zenona Różyckiego i również wniosek wpłynął później już, dotarło to pismo do pani teraz, to odnośnie przesłuchania pana Szymona Rubina w charakterze... Znaczy jak to z informacją od prezesa, że to wpłynęło, tak. Czy no to co do tego wniosku, co do przesłuchania stron, czy przesłuchania stron państwa? Nie zgłaszam nawet zastrzeżenia. Jeśli można, chciałbym złożyć, załączyć do protokołu, nie wiem czy odczytać, bo czy złożyć w odpowiednich egzemplarzach. To jest jakby półtorej strony. Czyli to jest stanowisko państwa? Tak, to jest jakby odniesienie się do protokołu, do tego co było na poprzedniej sprawie. Poza... No to może pan złożyć jako załącznik, tylko w takim razie musimy doręczyć, zaraz za panu pełnomocnikowi. Mam. Tak, czy słuchać. To proszę w takim razie złożyć tutaj przez do pani czy pan mi teraz albo pan chce coś z tego skreślić, czy potem załącznik, czy nie? Coś... Wysoki sądzie, myślę, że możemy przystąpić do przesłuchania prezesa Różyckiego. Dobrze. Tego 2021 roku sąd krajowy w pierwszym wydziale cywilnym z państwem sądzącym
przewodniczący sędzia Andrzej Jankiewicz, protokolant starszy sekretarz sądowy Monika Kopczyńska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 roku w Grudziądzu na rozprawie sprawy zbójstwa klubu sportowego Stary Grudziądz w Grudziądzu przeciwko gminie miasto Grudziądz o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. W punkcie pierwszym oddala powództwo, w punkcie drugim zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3600 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Można usiąść. Jeśli chodzi o fakty, które są ustalone, one w zasadzie były bezsporne, jeśli chodzi o zawarcie umowy oraz wypowiedzenie i to spotkanie, podczas którego doszło do wyręczenia wypowiedzenia, nie ulega wątpliwości, że strony zawarły umowę użyczenia na czas nieokreślony. W umowie wskazano, że biorący zobowiązuje się, że będzie wykorzystywać przedmiot umowy wyłącznie cele statutowe, nie może bez pisanej zgody użyczającego powierzyć przedmiot umowy osobie trzeciej do używania. Czyli z tego by można wysnuć, że zgoda użyczającego, czyli gminy, jest potrzebna na użytkowanie przez inne podmioty, o które to dzisiaj było pytanie. Były aneksa, ale one w zasadzie zmieniały tylko powierzchnię, nie zmieniały terminu zawarcia umowy. Wypowiedzenie, które zostało wręczone 18 lipca, rzeczywiście było z datą 3 lipca, natomiast nie wskazywało przyczyny wypowiedzenia. Natomiast wskazano w nim termin rozwiązania umowy z dniem 31 lipca 2019 roku. To jeśli chodzi o fakty ustalone na podstawie dokumentów. Na podstawie zeznania świadka pani Izabeli Piwowarskiej od przesłuchania stron sąd też ustalił, jakie okoliczności były rzeczywiste tego wypowiedzenia. Przy czym od razu sąd tutaj uprzedza, że w ocenie sądu w samym wypowiedzeniu nie musiały być wskazane te przyczyny. Jeśli chodzi o te przyczyny, które dzisiaj były wskazywane też, ale też przez panią Izabelę Piwowarską, to w ocenie sądu to była rzeczywiście chęć zmiany sposobu zarządzania obiektami sportowymi na terenie miasta, o czym dzisiaj pan wiceprezydent mówił, uporządkowania tego i oddanie w zarząd MORiW-u oraz przepisanie tych umów, które dotyczą obiektów sportowych, żeby zarządca tych obiektów był MORiW, żeby on zawierał umowy i on administrował tymi obiektami. To raz. Druga rzecz, rzeczywiście większe udostępnienie tego, to co dzisiaj było też sąda wiary, temu co dzisiaj było mówione, że to jest rzeczywiście zgodne z intencją strony pozwanej, że zamiarem gminy było udostępnienie w szerszym zakresie niż obecnie tego obiektu dla potrzeb społeczności grudziąckiej, w tym dla innych klubów oraz innych stowarzyszeń, czy też innych obywateli, którzy chcieliby z tego podmiotu korzystać. To takie przyczyny. Natomiast jeśli chodzi o samo wypowiedzenie, w ocenie sądu w pozwie wskazano na to, że to wypowiedzenie było niezgodne z przepisami artykułu 715 i 716 kodeksu cywilnego, które regulują szczególne przypadki wygaśnięcia umowy użyczenia. W ocenie sądu rejonowego tutaj w Grudziądzu nie są to jedyne przypadki wypowiedzenia, ponieważ istotnie umowa użyczenia jest pod tytułem darmo. Co oznacza, że taka umowa, tak się przyjmuje przynajmniej w ich doktrynie i w orzecznictwie, może być wypowiedziana w każdym czasie. Po wprowadzeniu przepisu artykułu 365 z indeksem 1 kodeksu cywilnego jest wprost na to podstawa prawna, że do umów czy też do stosunków prawnych o charakterze ciągłym stosuje się właśnie ten przepis, że można je wypowiedzieć tam jest jeszcze w terminach ustalonych w umowie, albo też w ustawie zwyczajowo, lub też jeżeli nie ma zwyczajów, no to wówczas w sposób, który po prostu ustawia podmiot, który wypowiada tę umowę. I w ocenie sądu nawet nie trzeba było po pierwsze wskazywać powodu wypowiedzenia, po drugie nawet terminu wypowiedzenia, w sensie takim, że to będzie wyprzedzenie miesięcznym. Wystarczyło właśnie wskazać datę, ewentualnie gdyby nie było tej daty, no to byłoby wypowiedzenie natychmiastowe. Z tym, że czym innym jest oddanie obiektu. Tutaj akurat co do oddania obiektu trzeba było uwzględnić również charakter prowadzonej działalności przez stan oraz zachowania i ciągłości działalności statutowej, którą stan prowadzi. Natomiast co do przyczyny wypowiedzenia, w ocenie sądu nie musiało być nawet terminu miesięcznego. Artykuł 715 mówi o możliwości wygaśnięciu tak naprawdę umowy na czas nieoznaczony, tak jak tutaj była zawarta, ale tam są dwie przesłanki, które są szczególne wobec ogólnych przepisów o zobowiązaniach, które są jakby szczególne przesłanki ze względu na użyczenie. Jeżeli to jest oczywiste, że jeżeli ten, kto użyczył, przestanie dla niego być przydatny ten obiekt, to też umowa wygasa, albo jeżeli upłynął okres, na który mógł ten użytek uczynić.
Natomiast artykuł 716 w ocenie sądu rejonowego, zresztą to wynika z komentarzy i z orzecznictwa, wynika, że artykuł 716 dotyczy zarówno umów na czas nieokreślony, jak i określony. Czyli z tych przyczyn w artykuł 716 mogą być również umowy na czas nieokreślony wypowiedziane. Przy czym to są przepisy, przyczyny szczególne. Te przyczyny zostały wskazane dlatego, że umowa na czas oznaczony co do zasady, jeżeli w umowie nie wskazano przyczyn, nie może być wypowiedziane. A ten przepis to przełomuje właśnie ze względu na darmowy charakter umowy użyczenia, że taka umowa również może być wypowiedziana z przyczyn wskazanych w artykule 716. W ocenie sądu rejonowego zaszła właśnie też ta przyczyna, nawet ona nie musiała być wskazana w tym przypadku, ale zaszła ta przyczyna z artykułu 716, to znaczy, że rzecz stała się potrzebna użyczającemu. Nie można, to co dzisiaj też było podkreślane, ograniczać władzy gminy, która jest właścicielem tych obiektów, niezależnie od tego, w jaki sposób ona weszła wskutek komunalizacji i czy to mienie, czy ją była wcześniej własnością, że ono stanowiło mienie jakby międzyzakładowe, to nie można negować władzy właściciela do tego, żeby administrował swoim obiektem i żeby nie mógł korzystać w taki sposób, jeżeli użycza obiekt, to znaczy, że może wypowiedzieć tę umowę użyczenia i odebrać ten obiekt, czy też administrować im w taki sposób, który będzie korzystny i który, dla celów, które on zakłada, żeby zrealizować ten cel. Więc tutaj jest błędne założenie powoda, że gmina nie mogła wypowiedzieć tego ze względu na to, że stan od wielu właśnie lat korzysta z tych obiektów i że no, jest wyłącznie jakby posiadaczem tych obiektów i że to jest konieczne do realizowania celów statutowych stali. Owszem, trzeba uwzględnić jakieś cele statutowe stali, to, że prowadzi rzeczywiście działalność szkoleniową w zakresie sportu z pożytkiem dla młodzieży i dla ludności Grudziądza, ale z drugiej strony nie można ograniczać właściciela w zarządzaniu takim, żeby wprowadzić, no a zwłaszcza jeżeli MOLiW, czyli inny podmiot zaczął zarządzać tym podmiotem, żeby na nowo ustalił zasady zarządzania i korzystania z obiektu. Po prostu umowa użyczenia to jest za słaba umowa, żeby ograniczać właściciela w tym, żeby właściciel nie mógł tym obiektem zarządzać. Gdyby to była umowa najmu, umowa dzierżawy, które by przybywały na czas określony z czynszem, to można by wtedy dyskutować. Natomiast umowa użyczenia jest darma, więc nie, darmowa, więc nie można właściciela zmuszać do tego, żeby tolerował nieskończoność innego podmiotu i nie miał możliwości zarządzania tym obiektem w taki sposób, jak on uważa. W związku z tym, konkludując, nie trzeba było wskazywać przyczyny wypowiedzenia, nawet jeżeli ta przyczyna została wskazana, to nie jest wada wypowiedzenia, ale ponadto i tak zachodzi przesłanka z artykułu 716, ponieważ ten obiekt stał się potrzebnym życzającemu według takich celów, jakie wskazał, czyli ponieważ chciał udostępnić obiekt w szerszym zakresie niż do tej pory. I dlatego powództwo zostało oddalone. Jeśli chodzi o zasady współżycia społecznego, zasady współżycia społecznego mogą być podstawą do obrony w powództwie, czyli no, jeżeli strona nadużywa swojego prawa. Ja rozumiem, że tu nie chodziło o to, żeby powołać zasady współżycia społecznego, bo to teraz tak naprawdę dopiero w tym załączniku do protokołu zostało powołane, tylko chodziło o to, że wypowiedzenie jest rozumiem nadużyciem prawa, czyli samo postępowanie i ze względu na nadużycie prawa przez gminę należało uznać, że jest bezskuteczne, czy też nieważne. W ocenie sądu tak nie jest. Wprost przeciwnie, zasady współżycia społecznego raczej wskazują, że z tego obiektu powinien większa ilość podmiotów korzystać niż do tej pory, jeżeli takie podmioty są zainteresowane, choćby właśnie ten klub sportowy piłkarski Wisła, czy też właśnie inny klub, o którym dzisiaj był pan prezydent miasta wspominał. Więc w ocenie sądu nie ma podstaw, żeby nadal nie było podstaw, żeby uznać, że po pierwsze wypowiedzenie było bezskuteczne, lub został jakiś nawiązany inny stosunek prawny, który jest tytułem prawnym do korzystania przez stan z tego obiektu, dlatego są to dalej powództwo, uznając, że umowa o użyczenie już nie wiąże, a wypowiedzenie było skuteczne. Ponieważ strona powodowa przegrała sprawę, w związku z tym ponosi koszty procesu strony przeciwnej, to jest koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie według nowego przepisu artykułu 98 z indeksem 1 kodeksu postępowania cywilnego. Strefnie uwzględnił kosztów postępowania zażalonego dotyczących zabezpieczenia, bo tylko przypomnę, co mogło umknąć uwadze, że tutaj był zwrócony pozew i to zabezpieczenie było w pierwszej sprawie, czyli w tej drugiej sprawie obecnie rozpoznawanej pod nowym numerem nie było zabezpieczenia, w związku z tym koszty zabezpieczenia nie dotyczyły tej sprawy tylko innej. W związku z tym sąd nie zasądzał zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym, ani też opłaty z tytułu od zażalenia, ani też odliczał też opłaty od wniosku o zabezpieczenie, ponieważ nie dotyczyło to tego pozwu w tej sprawie. To wszystko, dziękuję bardzo.
Znaczy, to jest kwestia zadowolenia miasta. Wydaje mi się, że zwycięzcą w tej sprawie jest interes społeczny. Tak jak mówiłem na tej sali, miasto zależy na tym, żeby obiekty, z których w tej chwili korzysta tylko Kupstal, były szerzej udostępnione. I cieszę się, że mieszkańcy Grudziądza zyskują po tym wyroku taką możliwość. To wszystko. Ta uwaga, że wypowiedzenie, które miasto wręczyło za pośrednictwem Moribu prezesowi Stali, to było i teraz co dalej? Oni tam cały czas te obiekty użytkują. Czy ono zacznie obowiązywać, czy wyznaczycie to? Co dalej będzie? Tak jak powiedzieliśmy wcześniej tutaj podczas tej sprawy, nam zależy na tym, żeby z tego miejsca korzystał nadal Kupstal oraz inne podmioty. I teraz będziemy musieli, bo to jest jakby nowe rozdanie, mamy nową rzeczywistość i podejmiemy takie kroki, żeby z tego miejsca nowe podmioty mogły korzystać, tak żeby sobie wzajemnie nie wchodziły w drogę. Czyli chcemy tu zadbać również o interes klubu Stal, jak i innych klubów. Czy to wypowiedzenie będzie obowiązywało od 1 sierpnia, bo miało od 1 sierpnia będzie obowiązywać? Czyli tylko co teraz z tym? Czy będzie kolejny, czy nie wiem, teraz jak macie taki, a nie inny? Wydaje mi się, że teraz w dobrym tonie byłoby, żebyśmy usiedli i również z klubem Stal porozmawiali o tym, co dalej, jak poukładać te rzeczy, żeby wszyscy byli zadowoleni.